Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj kolejny odcinek z ważnych meczów. Jak widzicie na koncie mam 1500 końców. Za chwilę wam powiem dlaczego, tylko najpierw zrobimy SBC po kolei. I tak jak widzicie, tutaj mam tylko 80 grania, ponieważ nie mam po prostu zawodników w zespole i użyłem to, co po prostu mi zostało po totach, bo wszystko praktycznie z klubu wymieniłem, wszystkich brązowych zawodników, jak miałem, wszystkich srebrnych, brązowej wymianie, w srebrnej wymianie. I tak do wymiany z 81 plus zawodnikami. No i co, użyłem po prostu wszystkiego, co mi zostało, więc tylko tyle z grania. Wy na pewno nie będziecie mieli, bo ja mam wszystkich pierwszy właściciel akurat w tym zespole, więc grania nie będziecie mieli, więc musicie trochę pokombinować. Tutaj wystarczy zawodnika z Bundesligi dać z tego samego klubu, co na lewej pomocy i lewej obronie. I środek obrony to sam klub i będziecie mieli na pewno z grania. Także co, odbieram tą paczkę i to jest paczka za 15 tysięcy. Kolejny mecz jest Melbourne Victory z Sydney. Nie wiem, który raz, już chyba trzeci raz. W tej klipie jest ten sam mecz. Nie wiem dlaczego, oni to robią. I co, tutaj mamy 90 grania, także Anglików dałem, którzy mi zostali. I zawodnika z Melbourne udało mi się kupić za 3000. Nie wiem, po ile teraz chodzą. Także co, po kolei wam pokażę. Jak ktoś nie widzi, to zastopujcie sobie, czy tam zwolnicie tempo, prawda? Ok, mała złota paczka piłkarzy jest za to. Villarreal z Real Sociedad. I co, po lewej hiszpańska z dwoma zawodnikami z Villarreal i Real Sociedad i po prawej po prostu Polacy. I jest fajne zgranie. Jak widzicie, jest jeden mecz z Ligi Hiszpańskiej i drugi mecz jest, za chwilę dojdziemy do niego, z Ligi Belgijskiej. I możliwe, że znaczy to, że możliwe, że będziemy w piątek mieli nieważne mecze, tylko kolejne SBC ligowe. Nie w ten piątek, tylko za tydzień. Z Ligi Hiszpańskiej i Ligi Belgijskiej. To mogą być, może być to, wiadomo, to może być tylko, to są tylko moje przypuszczenia, więc może się to nie sprawdzić, ale zazwyczaj jak robią ważne mecze właśnie z jakichś takich lig, to często bywa tak właśnie, że są kolejne SBC z tych, bo po prostu robią tak, żeby ludzie opróżnili swoje zespoły z tych kart, z tych zespołów, prawda? Okej, i paczka za 25 tysięcy zawodników. No i tak, jak pytacie, gdzie się podziały moje końce, to tu macie odpowiedź. No, także tego i co, przechodzimy do paczek, prawda? Ja zaczynam tak naprawdę, jak widzicie, od zera zarabianie. Jakby początek FIFA dla mnie, znowu, prawda? Okej, pierwsza paczka z jednym rzadkim zawodnikiem. Do klubu wszystko oczywiście, to na listę transferową, wszystko będę sprzedawał. I co, polecam wam na pewno brązowe paczki sobie teraz otwierać, bo podejrzewam, że ci zawodnicy z Melbourne i Sydney będą chodzili znowu po 10 tysięcy, jak za każdym razem. No i nie tylko zawodników z Melbourne, tak? Wszystkich zawodników z SBC ligowych, brązowych i tak dalej, potrzebnych. I naprawdę zarabia się na tym bardzo, bardzo szybko. Okej, mamy 2000 końców. Dobra, paczka za 15 tysięcy. Okej, bez ekranów. Czyli standard na kanale utrzymuję cały czas. Dobra, wszystko do klubu tu. Jeszcze to fakt, że mam chyba jakieś, nie wiem, 300 kondycji zespołowych złotych, gdzie to jest mniej więcej około, no nie wiem, gdzieś 200-250 tysięcy końców, ale zanim ja to sprzedam, to minie ze 2 tygodnie, zanim to wszystko się sprzeda, prawda? Okej, mała złota paczka piłkarzy Prime. Tradycyjnie, bez ekranu. Wszystko do klubu. I ostatnia paczka za 25 tysięcy. Tak jest. I tak wygląda każdy odpał kupowany u mnie na kanale. Okej, wszystko do klubu. Także co, to by było na tyle i widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na razie.